dobry, witam Was z warszawskiego Parku Moczydło. W dzisiejszym odcinku będziemy latali sobie tutaj od tej strony Woli przy Parku Moczydło, metro Młynów. Tam jeszcze jeden punkt mam trochę dalej. Ogólnie przy okazji tego odcinka chciałbym jeszcze pokazać, jak wygląda już procedura realizacji lotu z utworzoną misją razem z dzwonieniem na wieży. Bo jak pamiętacie, w Łodzi całkiem sprawnie już na etapie, znaczy na bazie Drone Tower to fajnie działa i chłopaki akceptują loty z poziomu aplikacji. W Warszawie zazwyczaj wyglądało to trochę inaczej, bo czasami trzeba było poczekać albo nawet, a czasami nawet jeden check-in albo dwa, albo po prostu do nich zadzwonić i spytać się, czy puszczą, czy będzie jakby otwarte okno, bo po prostu jesteśmy jakby na końcu tego łańcucha pokarmowego lotniczego, no nie oszukujmy się, nie? I nasze drony jakby są na końcu i czasami jakby no trochę nawet trzeba się upomnieć o to, żeby realizować swój lot w ramach utworzonej wcześniej misji. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jak stworzyć misję w systemie Pansat UTM, no to zapraszam do poprzedniego filmu, który w sumie dla Was przed chwilą nagrałem z tego parku, odnośnie tworzenia misji krok po kroku i żebyście mogli sobie utworzyć plan lotu. W sumie idealnie, bo pierwszy lot dzisiaj będziemy mieli w parku Moczydło, czyli już w strefie powyżej 6 km, czyli nawet ja dronem powyżej 900 gramów. Nie muszę składać planu misji do 100 metrów, więc tutaj jakby tą procedurę sobie pominiemy, a potem dopiero tam bliżej metra Młynów przy następnych punktach pokażę Wam, jak to wygląda na telefonie, kiedy już macie utworzone misję i czy uda się, żeby chłopaki z wieży puścili dzisiejsze loty. Jak latam czwarty rok, to jeszcze do parku Moczydło nie zawędrowałem. Akurat poszukiwałem takiego miejsca, gdzie będę miał taką ławeczkę ze stołem do szachów, jak w niektórych parkach są. Naszukałem się trochę, ale chciałem zrealizować pomysł z lataniem na metrze Młynów z pierwszego chyba albo drugiego odcinka. No to akurat idealnie się zgrało, mam oba punkty bardzo blisko siebie i mogłem zrealizować dla Was dwa materiały. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj jeszcze nie ma strefy lotniska poniżej 6 km, więc możecie swoje loty realizować do 100 metrów, nawet w kategorii otwartej. Ja sobie zaznaczę tak, wszystko widać ładnie, tak, check-in stworzony, 300 metrów, 100 metrów, jak widzicie, check-in jest, nie było żadnego problemu. Latałem tutaj pierwszy raz. Wydaje się być bardzo wdzięczna okolica do latania. Park, tam zielone drzewa, blokowiska, jakby jest dużo opcji, żeby coś pokombinować z fajnymi fotami. Niestety, dzisiaj jak wychodziłem, jeszcze było ładne słonko, a jak widzieliście na filmie, mamy na razie taką delikatnie pochmurną aurę. Słońce jest za mną, możliwe, że wyjdzie w trakcie zachodu, coś tam nam poświeci, no ale to zawsze jest 50-50, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, więc nie nastawiam się mocno. Ja już jestem przy metrze Młynów. Tutaj z tyłu widzicie taki most kolejowy, z którym podobało mi się bardzo pomysł, żeby zrobić fotkę. Zatem sobie ją zrobimy. Jak wtedy pamiętacie, trzeba uważać na linię niskiego napięcia akurat tutaj. Ale cóż, przejdźmy do meritum dzisiejszego odcinka. Macie podgląd z ekranu. Nasza lokalizacja widać ładnie. Jak widać, mamy 100 metrów wpisane, tak jak mówiłem. I wyskakuje nam, że loty są zabronione na takiej wysokości. I klikacie sobie ten znaczniczek na dole po lewej. Lista misji. 14.05. 30 minut dłużej nie będziemy latali, bo jeszcze chcę pójść na następne miejsce, więc tam też będziemy, myślę, maksymalnie 15-20 minut, tak żeby jeszcze przed zachodem sobie skończyć dzisiejsze latanie. Mamy 100 metrów, 30 minut, promień, tu już nie możemy wprowadzić, bo mamy jakby obszar misji wyznaczony przez plan lotu, który był wcześniej złożony, który widzieliście w poprzednim odcinku. I w tej chwili mamy niebieskiego dronika oczekującego na akceptację. Z tego co pamiętam, w misji było napisane, że trzeba czekać do 10 minut. Te pierwsze 10 minut poczekamy, bo możliwe, że akcept przyjdzie z wieży, uda się. A jeżeli nie, to za drugim razem po prostu zadzwonię i spytam się, czy jakby będzie okno do polatania. Dzień dobry, Konrad Kotowski z tej strony. Mam stworzony check-in na północy strefy, 6 km. Mam pytanie, czy jest możliwość, żeby zrealizować lot? Kokoc i to jest na samej pół... I tam, on już tam wisi chwilę. Już pani na północy 6 km przy metrze Młynów. Jak najwyżej się da. Tam w ramach tej misji, nie wiem. Tak.
Do 100, tak? Dobra, czyli zgodnie z misją po prostu, tak? Do 100. Dobrze, i mam tylko pytanko jeszcze szybkie, bo tam mam jeszcze dwa obszary. Przy każdym dzwonić, czy... dwa są niżej, na południe. Ja jestem na tym północnym, najbardziej wysuniętym na górę, tak. Tak, tak dokładnie. Tak. Aha, czyli po prostu zrobimy akcepcik jakby od razu w tych trzech obszarach razem będę wykonać, tak? To zmienić tam jeszcze czas, bo tam tylko pół godziny wyznaczyłem. Tak, to bym do 230 od razu do końca jakby misji wyznaczył i... Włączę na chwilkę na głośnik i spojrzę w aplikacji. Może coś się u mnie zmieniło? Nie, u mnie cały czas check-in jest. Dlaczego? Ale no dobra. To może go cofnąć i jeszcze raz zrobić? Na szybko. Może pan spróbować, no to ja wtedy zaakceptuję. Dobra? Cofam. Może dlatego, że on był od 15.30, to może dlatego. Cofam i akceptuję, bo on tam był 17.30 i 20.30, jak dobrze pamiętam. Tak. I już drugi raz powinien się pojawić. Dobra. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jak widzicie, czasami trzeba zadzwonić, ale pani bardzo miła, jakby nie było problemu z dogadaniem się. I od razu porozumiałem się z panią, że od razu na podstawie tego jednego check-inu będę mógł wystartować w tych trzech strefach, które widzieliście na ten. Jakby nie potrzebuję kolejne razy dzwonić i po prostu na jak skończę latać, to mam zadzwonić do pani, że już jakby skończyłem swoje loty, tak? Czyli już bez dzwonienia, bez tego kolejnego zawracania im przysłowiowej dupy. Jedzie pociąg do zdjęcia. 3, 2, 1. Pięknie. O, dwa się spotkają. Czyli jak widzicie, nie takie straszne to dzwonienie na wieży, żeby spytać się, czy was puszczą. Tak jak pani mówiła, mogę zrealizować wszystkie te swoje trzy obszary jakby na bazie jednego check-inu. Dla nich mniej roboty, oni wiedzą, że ja się będę kręcił w tych rejonach w ciągu najbliższej jeszcze godziny, bo mamy 19.30, bo plan lotu składałem do 20.30. No i też trochę ja też nie muszę jakby pamiętać o tym, żeby robić kolejne check-iny, tylko na spokojnie sobie już idę na kolejny spot. Jak widać za mną, słoneczko coś tam próbuje walczyć, ale wydaje mi się chyba, że dzisiaj może nam nie poświecić. W sumie mamy jeszcze 30-35 minut słońca, zanim pójdzie za horyzont. Teraz mamy godzinę 19.30, czyli check-in ostatni, który robiłem, był zrobiony o 15.08, czyli minęło 23 minuty. Pani też mi przez telefon mówiła, że jakbym mogę startować zanim oni zaakceptują ten check-in, więc minęły 23 minuty i dopiero gdzieś tam check-in wyskoczył u nich na komputerze, bo pani mówiła, że chyba tamten check-in robiłem chyba 2 albo 3 razy, jeszcze powtarzałem. No i widocznie dopiero teraz jej wyskoczyło. I mamy kolejny punkt, skrzyżowanie Płotkiej z Wolską przy stacji metra. Zgodnie z tym, co rozmawialiśmy, nie robimy kolejnego check-inu, tylko szybkie loty i lecimy w kolejne miejsce. Lataliśmy przy metrze Płocka. W sumie widok bardzo podobny jak z metra Młynów, tylko trochę bliżej, bo to jest, nie wiem, 700 metrów w linii prostej. Trochę nam zachód ucieka, bo gdzieś tam słońce wyszło, ale już nie chcę palić kolejnej baterii w tym miejscu. Lecę na Dworzec Zachodni. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę tam z 15 minut maksymalnie polatać akurat będzie. Będę się musiał wspomóc tym gagatkiem.
Uwielbiam takie akcje. Chciałem sobie podjechać hulajnogą pod samą strefę, tam gdzie mam lotów. Mamy godzinę 8:17. Nie wiem, czy widać. Więc mam 13 minut na polatanie. Tam ładnie widać, jak na budynku. Na budynku pomarańczka tutaj się wyszła o zachodzie, ale chyba właśnie uciekła, więc nie zdążę. No ale co zrobić? Chciałem spod zahaczyć. No to spod zahaczy. W sumie jak ktoś spojrzy z boku, pomyśli, że całkiem sprawnie kitrą się z lataniem. No ale niestety sytuacja tego wymaga. Trzeba będzie zacząć loty tutaj. Nagrywania. Jak właśnie dzwoniłem do pani, żeby poinformować o zakończeniu misji. Jakby całkowicie w punkt. 20:30. Mikrofon już umarł. No ale to, że padł, to tylko i wyłącznie moja wina. Nie byłem tutaj na zachodnim, nie wiem, z rok, z półtorej. Tam latałem po drugiej stronie. Jakoś w tamtym roku chyba na jesieni. Tak jak widzieliście z powietrza, cały czas tutaj okolica to jeden wielki plac budowy. Nie wiem, kiedy oni to skończą, ale jak na razie tutaj... No najbardziej żałuję tego, że trochę się obcięłem czasowo. Tak myślałem na samym początku, jak wychodziłem z domu, że jednak trochę za późno ruszyłem i że na ostatni punkt może przybraknąć chwilę czasu. No i przybrakło. Mamy 20:30. Polatałem dosłownie, nie wiem, z 8 minut, żeby na spokojnie sobie w czasie wylądować i zadzwonić na wieżę. No ale tak jak się patrzy na dworzec zachodni, no to naprawdę robi wrażenie. Szkoda tylko, że tych pociągów wchodzi z góry. Widać, że będzie ładnie to wszystko zadaszone. No jakby ten, ale tutaj naprawdę z tym budynkiem, z tą wielką bryłą, coś tam będzie można w przyszłości, jak już skończę, pokombinować. Teraz idę sobie na pociąg, bo SKM-ko sobie idealnie dojadę z zachodniego na... pewnie na Kijowsku albo na stadion, jeszcze zobaczę. Chciałem polatać przy stadionie jeszcze, no ale jak już słońce nam zaszło, to po nocy chyba się nie będę odpalał, nie będę tam baterii męczył, aby tylko tam sobie 5 minut polatać. To, co miałem wam pokazać w odcinku, to wam pokazałem, jak wygląda realizacja planu lotu. Czyli ogólnie naprawdę nie ma co się bać dzwonić. Jeżeli nie akceptuję wam check-inu na początku, to nawet możecie, jeżeli naprawdę jesteście mocno niecierpliwi, to możecie dzwonić od razu i po minucie, i po dwóch. I na pewno ktoś na wieży odbierze i dogadacie sobie, czy was puszczą, czy nie. Akurat dzisiaj trafiłem na miłą panią, która też wolała, żebym nie dzwonił za każdym razem, jak będę startował. A że mieliśmy 3 strefy, no tak by dała mi akceptację jakby na jednym check-inie na strefie północnej, na to, że mogę latać we wszystkich 3, tam do 20:30, więc bardzo fajnie wyszło. Ogólnie rzecz biorąc, można dzień uznać za udany, bo wszystko się udało tak, jak miało się udać. Bałem się tylko jednej rzeczy, bo czasami się tak zdarzało, że miałeś misję, zaakceptowany plan lotu, robiłeś check-ina, dzwoniłeś, no ale no zdarza się, że nie dodzwoniłeś, no i... Dupa po prostu. I miałem takie zaplanowane latanie, coś tam ten, no i czasami może się nie udać. A dzisiaj wszystko się udało. Pozdrowienia dla chłopaków i dla pani z wieży, którzy nas obsługują. Mam nadzieję, że te dwa odcinki o tworzeniu planu lotu i o potem realizowaniu jakby planu lotu później w praktyce wam się podobały. Dajcie znać, czy chcielibyście może jakiś, nie wiem, temat, żeby poruszyć na kolejnych filmach. Łapię gdzieś tam tematy po kolei. Niektóre podrzucacie tematy mi sami, tak jak ten dzisiejszy. Za co wam dziękuję. Jak na razie nie jest nas dużo, ale już widać tam pojedyncze osoby jakoś tam aktywnie się udzielają, widzę, że oglądają, pojawiają się komentarze, piszecie na priv, jakieś tam różne rzeczy, więc dziękuję. Może jakaś dyskusja, doświadczenia na temat tego, jak przebiegają wasze loty w strefie kontrolowanej lotniska, bo każdy może być różny, tak jak mówię, że raz się uda, raz się nie uda, ale zazwyczaj się udaje i naprawdę osoby na wieżach, jeżeli nie ma problemu, to go nie szukają i puszczają tak, żeby ułatwić życie i sobie i wam, no ale tak jak mówiłem, zdarza się, że po prostu może się nie dodzwonić. Zdarza się i tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do zostawienia lajka, komentarza, subskrypcji, jeżeli podoba wam się to, co tutaj tworzę na kanale. No i co? Zapraszam na następny film i do zobaczenia.